Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Znaczy, szkoda tego, bo to był mecz, gdzie powinniśmy wygrać. Oczywiście Termalika stworzyła swoje jakieś tam sytuacje, ale kiedy prowadzisz 1-0 i jest 95. minuta, to musimy lepiej się zachować. Niestety, zremisowaliśmy gdzieś w zupełny przypadek, odbita piłka. Nic nas nie tłumaczy i musimy w końcu powiedzieć sobie, że nie przystoi to nam, żebyśmy w taki sposób remisowali. Bo tak jak już tutaj powiedziałem wcześniej, prowadzimy 1-0 i musimy to dowieść do końca. Nie cieszy mnie to. To 401 był i nie cieszy to, bo brakuje słów już do tego. Odpadamy z Pucharu Polski, tak? Dzisiaj tracimy bramkę w 95. minucie. Oczywiście, ja zawsze wychodzę z założenia, że piłka jest taka, że to, co ci zabierze, to ci kiedyś odda. I to nam odda, tak? Ale jednak my mamy za dobrych zawodników i żebyśmy w taki sposób z taką, co by nie mówić, nie jakąś, nie wiadomo jaką drużyną remisowali. Szkoda i tego już czasu nie cofniemy. Musimy myśleć o Jagiellonii, ale to jest przykre i wszyscy jesteśmy zdenerwowani i tylko można powiedzieć, że nie przystoi to nam, żebyśmy remisowali takie mecze. Przejęzyczyłem się, że przegrali, ale to jest jak przegrano.